Witajcie, kochani, i zatrzymajcie się na chwilę. Posłuchajcie tego, co mam wam do powiedzenia. Mam 25 lat i tak naprawdę przez 20 lat swojego życia byłam martwa. Byłam martwa, tak jak większość z was, urodziłam się w rodzinie katolickiej. I słyszałam od małego o tym Bogu. Słyszałam, że żeby mu się przypodobać, to muszę być dobra, miła, robić dobre uczynki, przyjmować sakramenty, żyć w kościele katolickim. I wiecie co? Ja tak robiłam. Starałam się być miłym człowiekiem, wszystkim dobrze życzyłam, chodziłam do kościoła, ale wiecie co? Robiłam to i w tym była jakaś pustka. I ja nie wiedziałam, o co chodzi. W tym nie było życia, w tym była śmierć. Nic nie pomagało. I ja dalej żyłam w tym całym systemie i wiecie, jak tak zaczęłam dorastać sobie, to zaczęłam się zastanawiać, po co ja tu w ogóle jestem. Przecież jestem dobra. To dlaczego mam depresję? Skoro jestem dobra, to dlaczego czuję się samotna i źle? Skoro tak naprawdę jestem dobrym człowiekiem, to dlaczego ten Jezus mi nie pomaga? I wiecie co? Tak naprawdę ja nie znałam Jezusa. Ja tylko o Nim słyszałam. Jezusa poznałam 4 lata temu, kiedy byłam w depresji. Siedziałam w swoim pokoju, cała zapłakana, kiedy miałam lęki i bałam się śmierci. Wiecie co, ja żyłam tak jak wy. Chodziłam sobie, dla przyjaciół było wszystko w porządku, byłam duszą towarzystwa, śmiałam się, ale kiedy wracałam do domu, to nie wiedziałam, co robić ze swoim życiem. Tak naprawdę nie chciało mi się żyć. I wiem, że wielu z was tak ma. Zakładacie maski, udajecie, że wszystko jest w porządku, ale tak naprawdę nie wiecie nawet, po co tutaj jesteście. I wiecie co, ja tak w prostocie swojego serca, ja powiedziałam do Boga, Boże, jeśli Ty jesteś, jeśli Ty w ogóle jesteś, nie taki, jak mówi mi ten świat, taki, że wiecznie czegoś chcę, że muszę dobrze czynić, żeby chociaż on na mnie spojrzał. Wiecie, bo ja myślałam, że Bóg to jest taki odległy i że jak ja będę się, jak tam sobie odmówię różańce, czy dam dużo na tacę w kościele, to on na mnie spojrzy i może mi pomoże. Ale wiecie co? Ja poznałam Boga, który jest bliski. Ja zawołałam do Boga i powiedziałam do Niego, Boże, jeśli jesteś, to pomóż mi. Bo wiecie, ja wiedziałam, że ja o własnych siłach nie dojadę, że ja nie dam rady, bo ja próbowałam, ja ciągle się starałam być lepsza i lepsza, lepsza. I tylko byłam tak naprawdę sfrustrowana. I mówię, Boże, jeśli jesteś, jeśli Ty w ogóle jesteś, to przyjdź do mojego życia i zmień je, bo ja nie dam rady, ja sama nie daję rady, ja się staram, a nic z tego. I wiecie co, ja byłam naprawdę szczera. Ja naprawdę byłam szczera. I wtedy, 4 lata temu, do mojego pokoju przyszedł Jezus Chrystus. Nie widziałam Go realnie, ale czułam Jego obecność. Spadła depresja, spadły tony ciężarów. Ja się czułam tak lekko, że mogłabym wtedy latać. To był Jezus Chrystus. I wiecie co? Ja dzisiaj mam do was takie słowo. Czy zdajecie sobie sprawę, co będzie z wami, kiedy umrzecie? Wiem, że nie myślicie za bardzo o tym. Jesteście młodzi, piękni, tak? Może na starość o tym pomyślicie, ale tak naprawdę nie wiecie, co z wami się stanie za chwilę. Nie wiecie, co stanie się z wami jutro. Czy obudzicie się jutro? Co z wami będzie? Proszę nie wierzcie, który, że po śmierci nic nie ma. Co z tobą się stanie po śmierci? Gdzie pójdziesz? Do nieba czy do piekła? Od razu chcę ci powiedzieć, że trzeciej opcji nie ma. Nie ma ci wtedy. Niebo lub piekło. I chcę ci też powiedzieć, że nie zasłużysz sobie na niebo dobrymi uczynkami. Bo każdy, nawet największy dobry uczynek, nie da rady. Nie da rady, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wiecie, wystarczy, że przez całe swoje życie popełnicie jeden grzech, a jesteście już winni.
a karą za winy jest śmierć, czyli piekło. I właśnie po to 2000 lat temu na tą ziemię przyszedł Jezus Chrystus. Żył dobrym, świętym życiem, nie popełnił żadnego grzechu, ale skończył na krzyżu. I pewnie się teraz zastanawiacie, czemu na krzyżu, skoro był taki święty, skoro nie popełnił żadnego grzechu. I chcę ci powiedzieć, że On zrobił to dla ciebie. Żebyś ty mógł z Nim się zamienić. On żył bez grzechu, ale poniósł śmierć. Po to, abyś ty grzeszny, kiedy tylko przyjmiesz Jego ofiarę, był zbawiony. I wiecie co, ja w to uwierzyłam. Ja uwierzyłam w to, że kiedy przyjmuję ofiarę Jezusa, to idę do nieba. Wiecie co, ja zanim poznałam Jezusa, to strasznie bałam się śmierci. Kiedy w telewizji była wiadomość o kolejnej rzekomej dacie końca świata, to ja strasznie się bałam. Ja wśród przyjaciół mówiłam, że to mnie nie dotyka, że ja się w ogóle nie przykuję, ale tak naprawdę bardzo się bałam. Bardzo bałam się śmierci, bo nie wiedziałam, co ze mną jest. Od kiedy poznałam Jezusa Chrystusa, jestem pewna, mam tą pewność, że po śmierci idę do nieba. I to nie dlatego, że byłam dobrym człowiekiem. To nie dlatego, że byłam miła dla innych, że dużo pomagałam. To nie dlatego, że byłam dobrą córką, dobrą przyjaciółką. To dlatego, że przyjęłam ofiarę Jezusa Chrystusa. Tego, który był święty, a umarł za mnie. I ten święty umarł też za ciebie. Tylko, że tak naprawdę decyzja zawsze należy do ciebie. Czy ty przyjmujesz ofiarę Jezusa? Co z tym zrobisz? Wiesz, kiedyś to wszystko się skończy i staniesz przed Bogiem. I nie będzie już wymówek. Bo teraz przez moje usta mówi do ciebie Jezus Chrystus. I mówi, umarłem zamiast ciebie. Co z tym zrobisz? I wiesz, staniesz przed Nim i powiesz, ja nie wiedziałem, że muszę to przyjmować, ale Panie, dobrym człowiekiem byłem. A Jezus powie, jaką decyzję podjąłeś w sercu, kiedy słyszałeś Ewangelię z ust tej dziewczyny, która mówiła do ciebie. I wiesz, teraz musisz podjąć decyzję. Czy przyjmujesz ofiarę Jezusa Chrystusa? Czy ją odrzucasz? To jest twoja decyzja. Wiecie co? Bóg to nie jest jakiś i ci będzie narzucał różne rzeczy. Decyzja należy do ciebie. Właśnie wolna wola polega na tym, że możesz żyć jak chcesz. I tak skończysz, jak będziesz chciał. Ale Jezus przyszedł na ziemię, aby cię uratować. Decyzja należy do ciebie.